ograniczenie pewnych wynikających z artykułu 829, to, to są wskazane, które rzeczy są ograniczone, które nie podlegają egzekucji. Uważam, że w zakresie alimentów należałoby rozszerzyć ten katalog, albo wręcz na przykład pomiędzy zmniejszyć, to znaczy, żeby w tej chwili nie podlegają zajęciu na przykład tego świadczenia tego, na naturze. Nie podlegają z diety i ryczałty za dojazd podróży służbowej. Nie podlegają kwestie wypłaty wynagrodzeń, znaczy nie wynagrodzeń, tylko odszkodowań majątkowych. Tak jest ograniczenie do 25%. Dlaczego? Jak się komuś samochód rozbije i kasacji idzie, to możemy ściągnąć na alimenty 25%. Proszę to w alimentach rozszerzyć. Przecież te alimenty ściągamy na dzieci, prawda? Mogłoby spokojnie być. Ten katalog dobrze zapisałem, 829? Tak. Ten katalog rzeczy, które nie podlegają egzekucji, mógłby zostać po prostu okrojony bardzo, jeżeli chodzi o postępowanie egzekucji bez nieruchomości. I oczywiście kwestia jeszcze, no powiedzmy jeszcze paru innych rzeczy, chociażby zmiany prawa informatycznego. Ponieważ, proszę Państwa, naszym podstawową bazą uzyskania informacji na temat dłużników jest tak zwany ten baza PESEL, tak? Baza ewidencji ludności. Często zdarza się, że oczywiście pomimo tego, że jest zameldowany pod jakimś adresem, ten człowiek nam tam nie figuruje. Po prostu go fizycznie nie ma. O ile jest zameldowany, dokładnie. Natomiast swego czasu, w tej chwili oczywiście już teraz wszyscy są mądrzejsi. Żeby ustalić na przykład miejsce dłużnika, pobytu dłużnika, zwracałem się do różnego rodzaju operatorów telefonii cyfrowej. Zapytałem, czy posiada zarejestrowany na siebie numer i gdzie wysyłane są faktury. Proste. Ale ponieważ w tej chwili te operatorzy telefonii cyfrowej zasłaniają się swoją tajemnicą, nie udostępniają nam takich danych. A był czas, żeby udostępniali? Tak. Pewnie dopóki ktoś się dokładnie tak. Także, że on jego dane gdzieś tam wyciekły. Ale to są takie źródła informacji, gdzie możemy pewnej informacji uzyskać, które w znacznym stopniu pomagają. Tak, tak. Co do adresu i co do rzeczywistych przepływów gotówkowych świadczących o tym, że skąd jest pokrywane, jasne, czy jest przelewane są środki. Im więcej narzędzi takich czysto praktycznych komandów będzie miał do swojej dyspozycji, to tym będzie większa skuteczność. Jasne. Ja tylko tutaj zwracam uważnie, aby Państwo powiedziały i chciałam się powiedziała, że Pani nie służy świadczeniu z funduszu alimentacyjnego? Pani powiedziała, że Pani nie służy świadczeniu z funduszu alimentacyjnego w tej chwili? Na tą chwilę nie, ponieważ... Ale z uwagi na to, że Pani przekracza dochód. Nie, teraz nie, bo jestem na bezrobociu. No właśnie. Ale dostałam we wrześniu... Niech by Pani tu poprawi z centrum świadczeń, bo ustawa wyraźnie mówi, że za egzekucję bezskuteczną uznaje się taką za ostatnie 2 miesiące, gdzie nie były zaspokojone 2 pełne raty bieżące i cała zaległość. Więc jeżeli nie, Pani ma zaległość, biorę to Pani jak najbardziej... miesiące muszę Pani pokazać, przepraszam. To za 2 miesiące powinna Pani mieć egzekucję bezskuteczną. Ale jedna wpłata, jeżeli on wpłacił jedną, a Pani ma zaległość, bo rozumiem, że Pani ma zaległość, to nadal jest egzekucja w rozumieniu ustawy. Powinno być bezskuteczne. I Pani ma ostatnie 2 miesiące. Ale ja muszę pokazać, że przez ostatnie 2 miesiące powinien był bezskuteczny. Nie, nie, ja byłam i nie mów, że dostałam jedną ratę, to niech Pani poczeka, może się uda Pani w listopadzie, bo akurat na Garbarach jest, no, informacja jest taka, no fajna, jak się pytasz, to wszystko ładnie powiem. No Pani poczeka, może jak w listopadzie nie zapłaci, to niech Pani szybko idzie po zaświadczenie do komornika. Ale to jest kwestia, ale zaświadczenie w ogóle donosiła Pani do... Ja dam Pani wizytówkę. I tak samo jest w ale nie, tak, jeżeli się nie jest, żeby ustawa mówiła samochodu, za granicą, bądź nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z uwagi na nieznane miejsce pobytu za granicą, bądź niemożność wykonania tytułu za granicą, bo on też służy świadczenie z funduszu. Nie jest tak, to przeszkoda. Ale on raz płaci, raz nie płaci. I ja za każdym razem, ale to nie ma znaczenia, że on raz płaci, raz nie płaci. Wystarczy, że istnieje zaległość. Dzwoniłam i pytałam. Jest coś takiego, że w ostatnich miesiącach, jeżeli nie płacił, to okej. No ale jest miesiąc sobie, że zapłaci, no to muszę to zgłosić. To najlepiej, gdyby, to mi podpowiedziało, no najlepiej gdyby Pani w ogóle zlikwidowała konto w banku, straciła z nim kontakt i wtedy, niech się tam martwi. Natomiast to jest jeszcze inny problem, bo jest szereg sytuacji, kiedy dłużnicy płacą poza egzekucją. Znaczy inaczej, ja uważam, że obowiązujący dłużnik się
dłużnika zawsze ma prawo zapłacić poza egzekucją. Dobrze, że w ogóle płacić. Obowiązkiem drugiej strony teoretycznie jest zgłoszenie tej rzeczy do komornika. Nie możemy. Ja, znaczy, przyjąć ja pani może, ale nie ma pani uprawnień do funduszu w tym momencie. No właśnie, bo przepis mówi jasno, równolegle jest prowadzona egzekucja komornicza i jednocześnie w tym czasie wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. No to wtedy, kiedy ma pani wypłacane świadczenie, nie powinna pani przyjmować wpłat bezpośrednich do rąk własnych dokonywanych przez dłużnika, bo on powinien wpłacać do komornika. Ale ja nie mam z tym problemu, nie powinien. Natomiast ja tutaj, pani może w tej chwili to nie dotyczy, natomiast ja tu chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, który na przykład ja zauważyłam w czasie tej egzekucji. Faktycznie jest tak, że to jak pani przysiągła, w przypadku funduszu Soskiego w ogóle nie było ograniczenia ani kwotowego, ile było na tytule, tyle wypłacał fundusz, nie badając w zasadzie nic oprócz istnienia tytułu. No, system ten tworzył patologię, natomiast w mojej ocenie jest niesprawiedliwym czy nieuczciwym, powiedziałabym nawet, systemowym rozwiązaniem to, że w obecnym systemie karane są matki, które pracują, osiągają ten dochód, który przekraczają i nie tak na dzieci kobiet. Nie mogą otrzymać świadczenia, bo nie należy karać matki za to, że ona się, czy matki, no przepraszam, no strony, która się dziecko, rodzice, który faktycznie się stara i pracuje, tak? I przez to, że przekracza matki. Tak, mówi, to 20, o matki, mówmy o matce. Na osoby, która się wypowie. Jest to świadczenie dla dziecka, które jeżeli istnieje wyrób alimentacyjny, to dziecko ma prawo dostać w takiej wysokości, w jakiej one są zasłużone. Także wydaje mi się, że też z panią zgodzę w tym zakresie. Rozwiązania systemowe są potrzebne.